Hej, czołem kluski z Rosławem. Witam was moi drodzy bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku Subnautica. Moi drodzy, wleciał na kanał dla wspierających odcinek, w którym sobie w sumie właśnie sam degenerowałem tą całą bazę i wszystko rozmontowałem, zapakowałem cyklopa i dzisiaj po prostu lecimy na stronę tych biomów i robimy bazę obok tego drzewa. Ja oczywiście jeszcze jestem chory, jeszcze mam straszną chrypę, więc przepraszam was za mój głos, który jest jaki jest. Dodatkowo mamy tutaj kapsułę ładunkową 500 metrów. Zatnęła na 500 metrów, zanim zdążyła opuścić pokład, więc tam też sobie pewnie polecimy dzisiaj. I co oprócz tego, moi drodzy, no tutaj jeszcze mamy sporo rzeczy, których nie skończyłem, ale wszystkie rzeczy poprzenosiłem. Wszystkie rzeczy przenosiłem. Tutaj mamy jakieś tam złomy, niezłomy. Wiadomo, ja tego nie segregowałem, więc tu jest jebnik i jakich mało. Totalnie. Totalnie jakich mało. Mamy radyjko, mamy fabrykator, mamy ładowarkę baterii. Tu jest ładowarka ogniw, nie wiem po co, no ale ogólnie nie możemy jeszcze zrobić niestety ładowania poprzez termikę. Więc tu jest problem. Ale myślę, że jeszcze damy sobie radę z tym, co mamy. No tutaj widzę, że arbuzowiec sobie już dorósł. Tak samo ziemniaczki chińskie. Będę chciał sobie to pozbierać. Tylko problem jest taki, że ciężko się naprawdę zbiera z tej strony te arbuzy. Dziwne, że nie da się tutaj schylić. Naprawdę jest to irytujące. No ale jak widać, czasem tak chyba musi być. Musi być, gro, proszę nie robić mi takich rzeczy. Tylko teraz mi weszło to jak chciało. Ale nie zawsze to wchodzi. Nie zawsze to wchodzi. I czasem po prostu trzeba, niestety, ale się nachapać i napróbować. Trzeba się tu napróbować, żeby cokolwiek, że tak powiem, ugrać. Być może tutaj bardziej nam tu wejdzie. No, proszę. Nie wiem, być może będzie trzeba to jakoś przemyśleć inaczej. Wiadomo, tutaj też nie będziemy mieć tych wszystkich skrzynek, nie skrzynek, bo no nie może być tak, że to będzie tak zapełnione. Zresztą strach będzie z tym nawet pływać, jeżeli nas tam jakiś Reaper lewiatem złapie czy coś, to naprawdę będzie przykre. Dobra, sadzimy sobie wszystko, co mamy. Wszystkie arbuzy, nie arbuzy, niech sobie to rośnie. Zawsze to będzie już nasze jedzonko na cyklopie. No i fajnie, akurat starczyło. Chińskie ziemniaczki w ogóle nam tutaj się już ładnie ugotowały, mamy wszystko. Możemy sobie to jeść, możemy sobie naprawdę sporo tego żarcia tutaj już trzymać. No więc, tu mamy szafeczki oczywiście na jedzonko i tym podobne. Tutaj idąc dalej, mamy oczywiście nasze ogniwka, które naładowałem przynajmniej po części. Widzę, że tu już jedno padło. No cóż, trudno. Mamy również tutaj to ulepszenie. Niestety na razie mam tylko jedno ulepszenie wydajności silnika, więc to nas na razie nie boli. Tu mamy, tylko musimy sobie przejść z drugiej strony. Tu mamy oczywiście stanowisko modyfikacyjne. Na razie jest tutaj, pewnie potem sobie je gdzieś przeniesiemy. Na razie niech tutaj będzie, nie przeszkadza. Jest git. Tu mamy fabrykator ulepszeń tego wszystkiego. No i tak jak wam powiedziałem, nie mamy modułu głębokościowego cyklopa WZ1. I zanim my to zrobimy, trochę minie, dlatego musimy przenieść bazę, bo tutaj po prostu te prefabrykanty, które są dla nas już za słabe. Fabrykator apteczek, który jeszcze nie skończony oczywiście jest. Co dalej? Tu też mamy skrzynki, kochani. Tu mamy dużo, dużo skrzynek. No i naprawdę tego dużo mamy tutaj. Mega, mega dużo. I przed naszym wylotem jeszcze dalej, będę chciał zaliczyć kilka rzeczy. Na przykład będę chciał pozbierać troszeczkę sobie grzybów kwasowych i pewnie muszli koralowca, które z pewnością nam się w przyszłości przydadzą. A wiadomo, tam gdzie idziemy, no niestety tego tam nie ma. Więc ja sobie... Jeszcze mi coś w dupę ugryzło. Ja sobie to pozbieram. Być może trochę przesadzam. Być może te grzybki tam będą gdzieś. Gdzieś na pewno może i będą. Ale ja wolę się zabezpieczyć i tych grzybów trochę zapas mieć. Tak samo chcę mieć jeszcze zapas żółtej substancji, która również jest dostępna. Mam apteczki, to może nie. Ja chyba na górze muszę to trzymać. Gdzieś tu, nie? No, tylko tu też jest full z tego, co widzę. Dobra, tyle myślę, że grzybów wystarczy. Naprawdę grzybów kwasowych aż tyle chyba potrzebować nie będziemy. Mam nadzieję, że się nie pomylę. A my dzisiaj sobie polecimy najpierw tam.
ogóle idąc tym tokiem rozumowania, czekajcie, zobaczymy, bo to jest tą stronę, czyli bardziej na północny zachód, a my będziemy chcieli się przedostać tutaj, tak? Chyba tak. Tak, tu będę się chciał przedostać, bo tu dało się wlecieć stricte do biomu Lost River. No dobra, to jest naprawdę bardzo daleko. To wiecie co, być może później sobie zajczymy, na razie polecimy sobie stricte na Lost River, czyli bardziej na północny wschód. Kierujemy się na północny wschód. I przy okazji, jak znajdziemy gdzieś jeszcze teren zielony, to myślę, że pozbieramy sobie te żółte główienka. W ogóle na odcinku, który jest dla wspierających, próbowałem sobie używać na przykład właśnie tej stacji do wyszukiwania rzeczy i tak dalej. To jest naprawdę mega świetne. Tyle, ile ja sobie miedziuchy tam wyzbierałem i tak dalej, coś jest po prostu genialnego. To jest coś po prostu genialnego. Dlatego też chcę się stąd delikatnie mówiąc przenieść, właśnie z tego powodu, że po prostu te surowce tutaj mogą być dla nas już niewystarczające. Zresztą ja nawet kombinując na Prawn miałbym ciężko stąd doprowadzić do tego miejsca. I myślę, że w ogóle bazy to sobie zrobimy dwie. Jedna baza będzie niedaleko Aurory. Dlatego widzę, że na pewno tu będzie ciężko z tym żółtym G, za przeproszeniem. Bo tu już tego nie ma. Gdzie my jesteśmy? Żebym nie przeleciał zbytnio. Dobra, teraz stricte na północ musimy lecieć. Już nie na Ista, tylko na Norfa. No niestety nie ma tutaj tego biomu. Mam nadzieję, że guma nie będzie nam jakoś super potrzebna na początku. Przynajmniej do czasu zrobienia energii. No i moi drodzy, również udało mi się zrobić, bo była taka sytuacja, że mi zabrakło prądu w tej pierwszej bazie. Potem zacząłem ją w ogóle rozkładać i tak dalej. I zabrakło mi prądu, żeby ładować ogniwa do cyklopa. I udało mi się zrobić po prostu reaktor jądrowy. Powiem osobiście, że to jest dosyć ciekawie zrobione. Tu coś do nas płynie. Nie widzę tego. Ogórek, dobra. Dobra, to jest ogórek, spoko. Mówiliście mi, w ogóle to Patka cały czas wali te komentarze. Boże, ja naprawdę ci ślicznie dziękuję za twoją pomoc, bo gdyby nie ty, to wielu rzeczy bym nie wiedział. Więc masz u mnie naprawdę... Nie wiem, czy jesteś pełnoletnia, czy nie. Ała. Gryziesz? Nie gryziesz. Gdyby nie ty, to naprawdę bym chyba utknął tutaj gdzieniegdzie w niektórych rzeczach. Więc ślicznie ci dziękuję. Ślicznie, naprawdę ci dziękuję. Ej, czy ja popierdzieliłem? Powiem wam osobiście, że to wygląda jakby mi troszeczkę... ukrócili mapę. Znów tak jakbym nie miał mapy. Czemu mi się ta mapa nie zapisuje? Jelly Shroom Cave mi się normalnie zapisuje, a tamto już nie. Wydaje mi się, że też mi się tutaj nie zapisało. Że to nie jest to wejście. To wejście było dosyć takie szerokie. Tamto wejście było dosyć szerokie i nie było zbytnio problematyczne. Zostaw mnie! Jaki ten ogórek dziwny. Strzeliłem. Nie wiem gdzie. No to co, roz ogórki mnie tłuką. Dobra, niech te ogórki sobie polecą. Nie chcemy z wami walczyć. W ogóle ja sobie wyłączę oświetlenie i tym podobne. Włączę sobie naprawdę cichy bieg. Całkowicie cichy bieg. Gdzie my jesteśmy? Bardziej na prawo.
Bardziej na prawo, bo wydaje mi się, że troszeczkę zboczyliśmy z kursu. Coś mnie tłucze. Coś mnie tam sobie tłucze. Szkoda, że naprawdę tutaj się nie da tej mapy podglądać. Boże, jak mnie to boli. Jak mnie to cholera boli, że tutaj się tej mapy nie da podejrzeć. Gdzie my jesteśmy? No jeszcze nie tu. Pamiętam, że to było takie dosyć ciemne pojedyncze miejsce. O, już? Było groźnie przez sekundę chyba. To są tamte nasze zabójcy. Tamci nasi zabójcy. Tu jest Baby Shark. On sobie tam poluje. Na coś sobie poluje. O, kurczę, naprawdę nie wiem, gdzie to jest. Bardzo słabo, że ta mapa nie działa jak powinna. No, zobaczcie, że na cichym biegu naprawdę daję mu spokój. Mega spokojnie. Jest mega, mega spokojnie, bym powiedział. Chyba aż za. Ale tutaj tego nie widać. Tutaj tego nie widać. Kurwa, gdzie było to wejście? Znaczy, ja wiem, gdzie było mniej więcej tutaj, tak? To wiadomo, jest przez nas odkryte i tak dalej. Ale tutaj tego miejsca nie mogę znaleźć. Ja pamiętam, że to było takie bardzo ciemne to miejsce. Bardziej na prawo może się skierujmy. No i oczywiście w dół. Okej. 57%, niedużo. To było tu. Tak, to było tu. Dobra, znalazłem. Czyli jednym słowem mapa nam się nie zapisała. Szkoda. Szkoda, bo mogłoby nam to sporo pomóc. To jest wirnik, tu jest dół. I teraz tylko nie przyjebać w nic. Trzeba się obkręcić. Dobra. I tak jak Patrycja mówiła, próbujemy wetknąć się w dziurkę. Bo ja tego cyklopa potrzebuję tam. I to mega go potrzebuję, tylko boję się, że może być to problematyczne. W ogóle, wiecie co? Właśnie. Ja sobie tutaj naszykuję już mniej więcej, być może nie Reapertura nawet, a karabin unieruchamiający i baterię, bo jak widać, nie mam w nim baterii. I jak, nie daj Boże, coś się stanie. Może się stać. Wiadomo, może się stać. To ja się mogę zesrać, mogę nie zdążyć tego zrobić. A tak jakaś szansa jeszcze będzie. Dobra, powoli sobie schodzimy. To jest naprawdę bardzo fajne i ambitne miejsce właśnie na przelot. O kurde, 500 metrów. No nie mówcie, że to mnie wpłynę. Będzie płacz. Ja potrzebuję jakiegoś hola tutaj, żeby sobie zadokować. No i musimy zrobić sobie WZ1, przynajmniej, żeby przepłynąć tu, no. Ale lipa. I co ja teraz mam zrobić z tym? Czy ja mam Simofa tu? Mam Simofa. No właśnie, no i jest problem. Jest problem, bo nie jestem pewien, jak ja to mam teraz zrobić. Bo tam mamy 500 tylko i wyłącznie. I co, jestem nawet skłonny być może gdzieś tu sobie bazę zrobić w okolicy, nawet na zewnątrz.
Bo potrzebuję w tej chwili, jakiegoś obszaru cieplnego. Być może nie jest głupim pomysłem, żeby na razie gdzieś się tutaj wybudować, nawet nie wybudować, bo ja potrzebuję, tak jak powiedziałem, ciepłego miejsca, bo my chyba mamy w tej chwili możliwość jeszcze, zbudowania nawet tego reaktora cieplnego, bo ja więcej dużo nie potrzebuję i tak będę trzymał na razie wszystkie przedmioty tutaj na pierdolniczku. Robimy sterownię skanującą i dopiero wtedy być może znajdziemy sobie tą WZ-1, tak? No bo to jest problematyczne w tej chwili dla nas. Reaktor termalny. Zmienia ciepło w energię ze średnią wydajnością. No właśnie, tego potrzebujemy, okej. No to niestety, ale Lost River jeszcze musi na nas poczekać. Bo no, nie damy rady tam wpłynąć. 500 metrów. Potrzebujemy pewnie z 900. Chyba zapieprzyłem coś, co? Au. Prawda, się zablokowałem? No dobra, to nie jest problem w sumie. Równie dobrze mogę płynąć tyłem. Coś mnie chyba walnęło. O nie, to neonówka tylko. Bo raczej tutaj i tak w tej chwili nie znajdę żadnych surowców, nie znajdę żadnych rzeczy, które odblokowałyby mi tą WZ-1 w tej chwili mamy, tak? Ja już tu się wykręcę, jeszcze chyba nie. To tu już się wykręcę. To przywaliłem niby. Nie oszukiwać. Tam mnie coś atakuje, okej. Dobra, obszar cieplny jest tu niedaleko, więc nawet się nie będziemy pchać tutaj, tylko sobie teraz postaramy się na północny wschód wykręcić. Teraz jesteśmy na południe wykręceni. Północny wschód. East. To już jest, tak, to już jest north, okej. Okay. Musimy tak na północny east. Ciemno jak w dupie. Teraz nie wiem, czy ja jestem już na dosyć głębokim terenie, czy być może po prostu jest noc. A i tak musimy zejść niżej. Musimy znaleźć w tym miejscu gdzieś te właśnie nasze geotermalne cudeńka. Gdzie to może być? Nie mówcie, że to jest pod spodem na przykład. Będzie trochę Lipton. Bardziej na lewo. O, zapis, przepraszam was. To będzie chyba to. Za wysoko się wziąłem. Tu jest, dobra, widzę. Są elementy geotermalne. Dobra, wyłączymy sobie to. No właśnie, i co teraz potrzebujemy? No potrzebujemy na pewno wybudować tutaj jakąś pseudobazę. Wydaje mi się, że to nie jest... Opa. Dobra, co mnie to tłucze? Tylko reaktor termalny potrzebuje aerogelu. Masz ty w dupę węża, czekajcie. Bo ja się chyba porwałem z motyką na słońce, czy nie mam aerogelu. Jak zrobić aerogel? Czy ja w ogóle mogę zrobić aerogel? To jest dobre pytanie. No nie mogę. Ja jeszcze nie mogę zrobić aerogelu. To przecież nic mi to nie da. Iro, ty to jesteś, kurwa, ja nie wiem. Geniusz zła i rozsądku. No dobra, w takim razie...
Skoro tak... Czuję się obserwowany lekko. Może mnie nie zjedzą. Pomieszczenie wielofunkcyjne. Musimy go zrobić, je zrobić. Gdzieś tu. Ciemno to naprawdę jak w dupie. Słońce tu żadne sobie nie dochodzi. Żadne słoneczko sobie nie dochodzi. Zróbmy sobie włas. No i oczywiście musimy zrobić sobie... skaner. Skaner i sterownia skanująca. Nie chcesz zrobić? Sterownia skanująca, pyk. No i tutaj zrobimy po lewej stronie sobie generator. Zrobimy sobie jakąś tam... jakiś sprzęt do tworzenia różnych rzeczy. Okej. Okay. Właśnie, tutaj w tym miejscu zrobimy sobie reaktor jądrowy. No widać, że mam surowce, więc bez problemu sobie to postawimy. Gorzej będzie z prętami paliwowymi, powiem wam szczerze. Bo to potrzebuje prętów paliwowych. A żeby zrobić pręt paliwowy, to już nie jest takie hop-siup na krowę i ciele gotowe. To już nie jest takie proste. Pręt paliwowy. Moi drodzy, robi się... kryształ uranitu, którego nie mamy. Yeah. Jak wiadomo, kryształ uranitu... możemy zdobyć w kilku miejscach. Kryształ uranitu, moi drodzy, możemy zdobyć na przykład w tej dziurze. Przy której byliśmy przed chwilą. Troszeczkę jestem taki, no... zniesmaczony tą 500-ką. No niestety, kurczę, naprawdę myślałem, że my sobie tam dzisiaj wlecimy, zaczniemy budować fajnie i tak dalej, no a wyszło jak zwykle. Wyszło na to, że Sieroznów jest nieprzygotowany, mimo że się naprawdę starałem. Ja się naprawdę mega starałem, żeby dzisiaj ten odcinek się zaczął w miarę sprawnie. No ale wyszło jak wyszło. Chyba widzę na turanie. To nie jest uranit. No to być może z tym uranitem będzie większy problem. Ten uranit bardzo często występuje w takich właśnie skalnych zakamarkach. Ja już nawet go widziałem kilka razy nawet w większym skupisku. O, chyba nawet go widzę. Nie, to nie jest uranit. Właśnie problematyczne jest to, że to jest wszystko kurwa zielone. Zobaczcie, mam 580 metrów już w tej chwili. A tu gdzieś w ogóle Reaper sobie pływa. Więc jak zaraz mnie pod dupę podgryzie, to będzie problem. Bo Shira sobie szuka uranitu, kurwa. Wiem, że to jest on, ale nie. Tu być może gdzieś coś. Uranit. Nie widzę tego uranitu. Siarkę chyba nawet widzę, ale uranitu nie. I to jest siareczka. A uranitu nie? Uranitu nie. Kwarsu widzę dużo, ale uranitu nie. Ja naprawdę zaraz zobaczę pewnie tego Reaper Levetana i zacznę panikować i ucieknę. Tak może być. Ale chciałbym najpierw ten kurde... uranit zdobyć. Pierwsze co mi w ogóle przychodzi do głowy, no to uranit w tym miejscu, no bo tu jest zielono dosyć. Dosyć zielono, no i tak kwasowato, nie? Ale widać nie. No muszę wrócić się po sprzęt. Muszę się wrócić po Simowa, bo kurczę, zaraz będzie problem z tlenem. O. Nie, to nie uranit. No to tak wyglądało jak uranit. Nie wiem, to jest dziwne. To jest dziwne. Dobra. Simow, lecimy.
Jeżeli chcemy dalej kontynuować naszą przygodę Together Forever, no to musimy się skupić, kurczę, na tym uranicie. Gdzie on może występować, skoro tutaj go już nie ma? I powiem więcej, jestem pewny, że gdzieś sobie ten Reaper Leviathan pływa i że on się na mnie czai. Mam niby sprzęt w razie czego do jego zatrzymania. Nie, tu go nie ma. On chyba jest niżej, dobra, on chyba jest niżej. Coś słyszę. Coś słyszę i to nie jest przyjemne. On za tymi mantami tutaj pływa, pamiętam. Jesteś, kikuś. Nie wiem, za czym on pływa, ale za czymś pływa. Naprawdę teraz płyny. Jest ten królewski uranit. Ale ja ryzykuję. Ja pierdzielę, ale ja ryzykuję. Tu zobaczcie, że w ogóle też jest zejście w dół. Jest zejście w dół, ale... To nie mamy nawet jak tam dotrzeć. Nie ma szans nawet, żebyśmy tam dotarli. Nie w tej chwili. Wy możecie dać mi ten jeden uranit. Jeden cholerny uranit. Jeden uranit. Jeden. Jak na złość. No zobaczcie, no nie ma po prostu jak na złość. No szukam go, wytężam wzrok, ale naprawdę go nie widzę. Widzę wiele rzeczy, ale nie uranit. Wiele rzeczy widzę, ale nie uranit. Cholera, no wydaje mi się, że na samym początku... Na samym początku tutaj Lost River faktycznie ten uranit gdzieś był. Faktycznie gdzieś ten uranit był i zastanawiam się, czy przypadkiem was teraz nie rozłączyć. I wrócić jak znajdę uranit, no bo to nie ma sensu. Nie ma sensu, żeby was tutaj strapować. I żeby powtarzać to wszystko. Dobra, moi drodzy, zróbmy to w ten sposób, że wrócę do was jak znajdę uranit i być może już nawet będę w bazie tej z tyłu. Dobra? Tak zróbmy. Do zobaczenia za chwilę. Moi drodzy, już jestem, co jest śmieszne, zdążyłem jeszcze umrzeć. Zobaczcie, ile umarłem. Gdzie umarłem? Au! 240 metrów, kurwa, od bazy. To jest wręcz śmieszne. Na szczęście odzyskałem przedmioty. Już wiem nawet, jak to wszystko działa. W sensie, po prostu nam wyrzuca te przedmioty wszystkie na zewnątrz. I tyle. Zapytacie się, jak umarłem? Głupio. Głupio, bo zabrakło mi, jak zwykle, jedzenia. Ale za to zobaczcie, ile przyniosłem uranitu. Od groma, co jest śmieszne, zdążył mnie jeszcze Reaper Leviathan trochę pogonić. Co jest śmieszne, od niego nie umarłem. Od niego nie umarłem, a umarłem z pragnienia. Kurwa śmieszne, nie? Tragedia. No ale czasem tak bywa, czasem tak bywa. Proszę otworzyć. Czemu się nie otwierasz? Czemu się nie otwiera? Halo? Zbagował się coś? Nie wiem, co się dzieje tu. To niby dok otwarty, tak? O to ci chodzi? Duży dolny pokład? To samo się nie zamyka? Ja sobie teraz robić chcę, nie? Nie, coś się popsuło. Moi drodzy, coś się tu popsuło. Nie wiem czemu nie mogę zadokować mojego Simowa. Coś się pojebało. Tu na pewno chyba nic nie ma. Brak pojazdów doku, no właśnie. Może muszę się ruszyć delikatnie tym moim cyklopem. Uruchommy silnik delikatnie. No nie jest tu nic zepsute. Czy ja mogę ruszyć? Ej, co się... Jak zero prądu?
Jakim cudem ty... Co tu się od Janie Pawliło? Halo? Ja mam wszędzie zero. Ja zostawiłem silnik. No jak? Ja pierdzielę, nie wiem co tu się stało, naprawdę nie mam pojęcia, a to jest najgorsze. Może być problem, moi drodzy, a wiecie czemu? Bo nie mając w tej chwili prądu, chociaż może i nie. Może jednak jeszcze nie jest wszystko stracone. No tylko z mojego Simopa będę musiał sobie pobrać wszystkie rzeczy. Muszę skraftować sobie w tej chwili ogniwo. Znaczy nie ogniwo, do reaktora, to cudo. Leninko. Nie wiem, co tu się od Janie Pawliło, naprawdę nie mam pojęcia. Faktycznie prądu było zero. Dobra, teraz zróbmy sobie. Szkło. I. Potrzebujemy tego szkła. I teraz możemy sobie zrobić w końcu pręt paliwowy. Mając ten pręt paliwowy, możemy sobie teraz bez problemu... No właśnie, to aż huczy i gra. Ja to zabiorę. Bo no, nie wiem dlaczego, naprawdę nie mam pojęcia, czemu te ogniwa tak dostały po dupie. Ja je pozabieram, ja muszę naładować teraz. Normalnie ogniwa wszystkie siadły. Po prostu widocznie te ogniwa były jakieś uszkodzone. No żarcik oczywiście, no ale tak to wygląda. Dobra, chodźmy do tej bazy. Włóżmy sobie ten pręt paliwowy. Odpalmy wszystkie te nasze komórki. Produkcja tam wstrzymana, wiem o tym. No właśnie, jak odpalamy to wszystko? Po prostu wkładamy to. Tak, i zobaczcie, 2500, tlen się odpala. Wszystko się odpala. I mamy nawet od razu sterownię skanującą. Okej. Czy ja potrzebuję moduł zwiększenia? No weźmy, a czemu w sumie nie? I szybkość w sumie też się przyda. Okej. Dron z kamerą to mnie na razie nie interesuje. Steruj kamerą. Tu mamy ulepszenia sterowni skanującej. Ja mogę sobie dodać jeszcze na przykład timer. I na przykład zasięg. Pewnie nie. Pewnie się nie będzie dało. A jednak się da. To sobie jeszcze też i szybkość się zwiększymy, a sami tam. Widzę, że zabrakło magnetytu. Nie wiem, czy tego magnetytu nie miałem właśnie jakiejś tam małej ilości. Dobra, robimy fragment. Miejmy nadzieję, że coś tam jest. No i coś chyba znalazło. Ja nie mam tego wsadzonego, mam. Jest fragment tam. Mam, fragment mam. Potrzebujemy ładowarki do ogniw. Nawet dwóch sztuk bym powiedział. Wszystko mamy do tego, więc luz. Potrzebuję naładować jak najwięcej tych ogniw. Powiem wam szczerze, że bez tych ogniw to może być cieniutko. Zaawansowany zespół elektryczny nie mamy niestety. Musimy zrobić jeszcze jeden fabrykator sobie tutaj. U, niech te ogniwa się już ładnie ładują. Zaawansowany zespół elektryczny jest dosyć problematyczny, bo potrzebujemy... A, nawet wszystko mamy. To jednak nie jest problematyczny dla nas w tej chwili. Dlatego mówię, no to, że my bierzemy te wszystkie rzeczy z eteru, to jest coś pięknego. To jest coś naprawdę pięknego. Tak, kolejny. Na 4 możemy ładować. Na 4 się możemy ładować bez problemu. Może nie to, a to. Okej. W razie czego widzę, że mamy jeszcze... No kurde, jednego nie zabrałem. Mamy jeszcze na jedną. Na jedną taką pustą. Na jedną pustą w razie czego jeszcze mamy. Czy ja mam skaner? Mam skaner. Musimy to jak najszybciej sobie złapać. Reaktor jądrowy. To mnie nie zachwyca. Bo to oznacza, że tu nie ma nic wartościowego. Kurde, no. Trochę się martwię. Zastanawiam się, czy nie lepiej było jednak pójść i po prostu
ogarnąć sobie te skrawki gdzieś po prostu niedaleko, niedaleko Aurory. Oj, no i co teraz, człowieku, powiesz na to? Co teraz, człowieku, na to powiesz? Czy on nam to atakuje? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Teraz ja mogę ci tu włożyć kilka rzeczy. Włóż mu to ogniwo energetyczne. Dobra, samo działa. Co się odpala? No to się nie odpala, moi drodzy. To jest kurwa nie tak. Tu się coś zacięło, tu po prostu nie wiem, czy... Czy on nie wyczuwa tego? No zobaczcie, że też fragmentów tam nie wykrywa. Tu jeszcze ogórek nam się zapodział, biedaczek, no. Ten ogórek chyba na szczęście nas nie atakuje. Czy ja mogę zrobić sobie... Nie mogę sobie zrobić, nie mam magnetytu. Nie mam magnetytu, być może dałbym radę. Magnetyt ogólnie powinien być. Zastanawiam się, dlaczego nie mogę tutaj wsadzić sobie simofob. Na pewno czułbym się bezpieczniej. Na pewno czułbym się bezpieczniej. A! Słuchajcie, jak ja mam mieć tutaj jakiś prąd, jak ja wszystkie te powalałem. Jezu, ja was przepraszam, no. Miało być inaczej, wiesz, jak zwykle. Nie wiem. Wyszło jak zwykle, czyli jak zwykle spartolił robotę. Jest mi głupio. Zastanawiam się nadal, dlaczego mi tak szybko ten prąd... Zostaw to! Kurwa, jak on jest nachalny. To i sobie nic nie przeszkadza nikomu, a oczywiście się musi łapać za to, nie? Już. Ewentualnie po prostu będę musiał popłynąć do miejsca, w którym tam nam sugerowano. Czyli tam, gdzie były niby te osoby, które nie zdążyły wypłynąć, tak? Dobra, trochę wyżej sobie wypłynęliśmy. Ale nadal nie rozumiem, dlaczego ja tutaj nie mam, cholera jasna, dostępu i dlaczego ten prąd nam tak szybko ucieka. Boże, czy ty go nadal atakujesz? No dziękuję, w końcu. Teraz mi powiedzcie, czemu tego prądu tak ciągnie? Dobra, ja tu wszystko wyłączam. Wyłączam silnik. Ich bieg też wyłączony. 35%. Już tutaj baterie już nie są ładowane, tak? No już tu nic nie jest ładowane. Tylko simów teraz jest ładowany, tak? 37%. No tej energii trochę nam spada, no bo jest ten simów ładowany, ale tak to nie. Tak to nie. A, tylko wiecie co, ja znowu spaliłem to. Ale wy teraz przeklinacie, ale to będzie odcinek. Ja miałem wziąć ten magnetyt, tak? Znaczy przynajmniej poszukać ten magnetyt. Ołów mamy. Baterie jakieś tam też by się znalazły. Ale czy ja mam magnetyt? Ja tym magnetytem tak trochę gardziłem. I być może się tutaj grałem. No. I chyba się, kochani moi drodzy, doigrałem. W ogóle podpalmy sobie wiadomość. Obiekt 1178-3 zniszczony. Nowe cele nieodnalezione 1. Ty już? Nowy obiekt. Ciekawe.
Dobra, zejdźmy sobie niżej. I ten magnetyt naprawdę chyba nie ma. Mamy rudy niklu, mamy wiele, wiele rzeczy, ale magnetytu chyba naprawdę nie ma. Magnetytu naprawdę nie ma. No to jest problem. Jest problem, musimy sobie jakoś z nim poradzić. Teczkę może bym sobie wziął nawet. Teczkę bym sobie wziął. Na pewno musimy sobie zrobić wodę. Gdzie to jest? Kurde, jaki to jest jebnik! Ja chciałem już bazę zrobić, ale nie mogę. Oj, tu jest w ogóle, widzę, że jeszcze jedno ogniwo energetyczne w razie W. Dobra, zróbmy sobie już przynajmniej jakieś żarcie, co? Tu łopatnice, serice i tak dalej. Być może tyle energii nam pobrało, bo zrobiliśmy ten reaktor jądrowy. To też tak może być w sumie. To też tak może być. Dobra, tyle nam tego wystarczy. Zróbmy sobie jeszcze tylko... Nie kwas, utleniacz. Zdarzą nam dzięki temu dwie wody. Widzę, że jeszcze jeden utleniacz możemy. To sobie zrobimy cztery. Bo Shiro już nie chce umrzeć. Nie kwas chlorowodorowy. Ale jestem czasem... Czasem jestem po prostu upośledzony. Dobra. To powinno nam starczyć. No musimy jeszcze popłynąć po magnezy, no bo widzicie, że nie mamy... Nie mamy w ogóle... w tym miejscu żadnych szczątków. I zastanawiam się, czy naprawdę nie polecieć sobie tam. Gdzie to? Dobra, ach, płyniemy tam zaraz. Tylko jeszcze. Przejdźmy się tutaj, zobaczmy ten magnetyt. Niech tu już by się delikatnie zaczęło skanować. My w tym odcinku polecimy sobie na kapsułę ratunkową 2. Na razie zostawimy tą bazę. Zrobimy sobie tylko beacon tutaj gdzieś w okolicy. Ja w ogóle będę musiał się zastanowić, czemu miną stop się tutaj nie zapisuje ta mapa. Bo naprawdę zwiedziliśmy masę rzeczy. No tylko co z tego, jak my nic z tego nie mamy. Nic z tego nie mamy. Ta mapa nam cały czas ucieka. W ogóle mogłem sobie znaleźć magnety za pomocą... Za pomocą tamtej naszej bazy skanującej, ale oczywiście Shiro dopiero pomyślał o tym, jak już jest 250 metrów dala. Och ci ja biedny, och ci ja biedny. No naprawdę, ten odcinek normalnie się przelatam, przebiegam. Czy to wina mojej choroby i braku organizacji, albo po prostu ta organizacja mi siadła, bo mi się wszystko posypało. Zobaczcie, jaki on jest zawzięty. Jaki on jest, kurde, zawzięty. Ja nie wiem, czy on mi tu atakuje coś. Nie wydaje mi się, żeby on coś tu atakował. No, tu żadnych szczątków nie wyszukało. Nie ma nawet szans. Magnetyt. Coś znajdziesz? Coś znajdziesz, dobra. Nawet dużo tego magnetytu, spoko. Nawet nie muszę, nie wiadomo gdzie lecieć. Nie muszę nawet... No, nawet magnety tu sobie leżą. Patrzcie go. On się tu w ogóle zbrejkował chyba, wiecie? Go nawet mogę... Węgorz amperowy. Zobaczę, czy go mogę utłuc. Próbujemy go utłuc, dziada. Bo on mnie tu intererem zbytnio. Węgorz amperowy. Duży ciekawski drapieżnik, który zamieszkuje głębiny raf i kolonie krzaków bulwowych. Kolce elektryczne. Kolce umiejscowione na tułowiu generują silny prąd elektryczny, który węgorz amperowy wykorzystuje do obezwładniania ofiary. Szczęki. Duża elastyczna szczęka usiana ostrymi zębami. Jeżeli w rafach żyje szybszy, silniejszy i bardziej żarłoczny drapieżnik, zdaje się on unikać węgorzy. Podsumowanie. Unikać lub obezwładniać. No, w ogóle ciebie zrobię w ten sposób. Zobaczymy, czy ja cię mogę utłuc, co? Ciekawe, ile hitów. Czy w ogóle się da? Ciebie się dało upierdzielić, co?
To tu jest lepszym zakaźnikiem, ja czy ty? Na razie ciężko to widzę. Odpuścił sobie. Dostał sporo po łbie i chyba sobie odpuścił, ale nie wiem, czy się da go zabić. Zobaczcie, ile to jest magnetytu. Tu te riperki małe. Zabójcy nasi. O, magnetytu to tu jest cholery. Tak mówię, ta sterownia skanująca jest naprawdę świetna, naprawdę jest przydatna, bo można tych surowców naprawdę dużo i szybko znaleźć. Tylko co z tego, jak ja potrzebuję w tej chwili czego innego? Nawet litu tutaj jest teraz cholery, no zobaczcie, tego litu to ja nie miałem aż tyle, nie pamiętam ile. Pół gry chyba nie miałem tyle. Zobaczcie, szukałem uranu, kurwa. O matko. No ale dobra, jest to mi wybaczone, bo nie miałem prądu, żeby nawet sobie cokolwiek tutaj znaleźć, tak? Dobra, chodźmy jeszcze raz zrobimy. Au! Oddałeś mi, już! Oddałeś mi, wiem. Ja cię rozumiem, oddałeś. Ajajajajajaj. Dobra, widzę, że się ładnie poładowały. Ładniusieńko się poładowały. Tak, tu chciałem już zrobić fabrykator i chcemy zwiększyć wyszukiwajkę, tak? O ile to się w ogóle stakuje, bo być może jest tak, że to się w ogóle nie stakuje. Jeszcze dwa możemy włożyć nawet. No, oczywiście sekwencja automatycznego zapisu, no nie szkodzi. Dobra, nie chcemy magnetytu, chcemy nadal... Żniwierz szewetański. To mi jako co mi to w sumie znajduje? Zobaczcie, że teraz w ogóle nawet nie ma możliwości znaleźć tych cholernych szczątków. I po prostu te szczątki tu nie występują. No i bardzo mi się zrobiło teraz przykro, bo naprawdę teoretycznie nie mam pomysłu, co my z tym możemy zrobić. Ja na razie tą bazę oczywiście zostawię. A my po prostu sobie podlecimy dalej. Moi drodzy, ale... Kurwa mać, nie gryź mnie, dziadu. Ja pierdzielę, jakie to jest agresywne, gówno małe, no. A jeszcze zaraz umrę. Kurde, no. Konstruktor baz, chcemy na czwórce. Mogę zmienić baterię? Mogę. Zrób mi tutaj, proszę cię, okno. Okno na świat, żebym widział, gdzie ta menda kuriozalna jest. Mogę? Nie mogę. Mogę sobie na przykład oszklić kopułę. Mogę, nawet oszukałem trochę, nie? Nie wiem, czy oszukałem, bo go nie widzę. Gdzie jest ta menda? Tam wisi. Mnie tu próbuje naprawdę wziąć na czuja, ale nie. Nie ze mną takie numery. Dobra, moi drodzy, wiem, że dzisiaj gówno zrobiliśmy, za przeproszeniem. Ale mam nadzieję, że od następnego odcinka troszeczkę się poprawimy. Polecimy sobie na kapsułę ratunkową 2. Być może znajdziemy tam w końcu jakąś wuzetkę, która nam pozwoli na tym cyklopie delikatnie się bardziej zanurzyć. Nadal nie wiem, dlaczego mi tyle prądu uciekło. Pewnie już mamy 0 w tej chwili, co? Ile prądu? 8%. Z czego? Nie mam pojęcia. Wszystko jest powyłączane. A prąd ucieka. Prąd ucieka. Dobra, moi drodzy, jeszcze raz dzięki wielkie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach Subnautica. Mam nadzieję, że już bardziej takich ciekawych niż to, co było do tej pory. Tak? No tak. W ogóle konsole mamy do ulepszenia. Ciekawe.
Wobec... Wow, dosyć to schowka znalazłem. Ciekawe. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej.